Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej Tłumaczenie Cyprian Bazylik Czyta Piotr Kopa. Księgi jedne O szkole 1. Zalecanie a wychwalanie szkoły i rozmaite jej pożytki Starodawny, a jeszcze od początku wszystkich rzeczy jest obyczaj, że o szkołach ma staranie Rzeczpospolita, w których dobrym postanowieniu położone są wielkie żywota ludzkiego i nabożeństwa ozdoby, a w zaniedbaniu ich wielkie oszpecenie. Jakożem tego sam doznał, rozczytując dawne dzieje. Nie widzę żadnego narodu ani ludzkością wypolerowanego, ani tak grubego, który by nie miał osobliwego starania o dobrym ćwiczeniu młodych ludzi. Przeto też i miejsca osobliwe na to postanawiali, do których by się dla nauki młodzi ludzie schadzali. I mistrze przekładali, którzy by dobre nauki podawali, a ten wiek bardzo śliski zdrowymi naukami do ludzkości i do wszelakiego sposobu poczciwego życia zaprawowali. Znamienity obyczaj, a urząd wielkiej pracy pełen. I dlatego też którzy by się tym żywotem nauczycielstwa bawili, te od praw i ustaw i od wszelakiej Rzeczypospolitej powinności wolnymi i oswobodzonymi mieć chcieli. Skąd też to imię szkoła dano jakoby upróżnienie daje bowiem szkoła tym, którzy jej służą, wolność od nakładów i żołnierskich i wszystkich innych powinności. Lecz o szkołach dawnych wiele ludzi szeroko pisali, którzy też wiele dawnych w Grecji szkół liczą, tak i mistrzami, jako wszelakich nauk wynalezieniem wielce zacnych. A przedtem jeszcze w Egipcie kwitnęły naukami gwiazdarskimi szkoły bardzo sławne. Lecz ze wszystkich za najdawniejsze wspominają ebrejskie, które naprzód przy namiecie Mojżeszowym, a potem przy kościele Salomonowym krzewiły się na których miejsce nastąpiła szkoła Chrystusowa, który i sam mistrzem nazwan i ucznie miał wybrane, które przy sobie osobliwie, nie między mnóstwem ludzi ćwiczył. I o tym wątpić nie trzeba, iż każdy apostoł miał swoje ucznie, jako o Pawle pismo powiada, że od niego Titus i Timoteus i Łukasz Antiocheński osobliwie okrom zgromadzenia ludu ćwiczeni byli, aby i oni przykładem mistrza drugich ćwiczyli, naukę niebieską zachowali, zborom podawali, na piśmie zostawowali, a potomnym ludziom na wszystkie wieki rozkrzewiali. Na których to szkół miejsce, tak mamy rozumieć, szkoły chrześcijańskie nastąpiły, którym oneż rzeczy są poruczone, to jest, aby w nich młodzieńce ćwiczono, jakoby powinności około religii i gromad ludzkich wypełniali. Bo a jakożby Kościół Boży był uczon, jakożby zgromadzenia ludzkie były rządzone, kiedyby ludzie nie byli w szkołach, którzy by podawali drogi przedniejszych nauk, praw i nabożeństwa? Bo acz niektórzy zacni ludzie, samym tylko dowcipem przyrodzonym, nie mając w sobie nauk, z wielką sławą mądrze sobie w sprawach poczynali. Wszakże i to musimy zeznać, iż żadne przyrodzenie nie jest tak osobne, które by będąc naukami wyćwiczone, nie miało być osobniejsze i znamienitsze. Ono pewna, że w rzeczach trudnych, a wątpliwych, do nikogo się więcej nie uciekają, jako do ludzi szkolnych, o których zapewne wiedzą, że i głębsze nauki umieją, i stateczniejszym, a ostrożniejszym rozsądkiem wszystko rozbierają. U starych ludzi widzimy, że filozofowie i prawa pisali, albo stanowili i wiele rzeczy ukazali, które ludzi przez wszystek czas żywota ich i we wszystkich sprawach z wielu napominać, a przestrzegać mogą. Przeto słusznie Sokrates, on wielce zacny filozof, powiada, że i filozofowie, i królowie od Boga są. Nie prze to, żeby drudzy ludzie nie od Boga, który jest wszystkich rzeczy przyczyną i źródłem, ale Sokrates dwój rodzaj ludzi złączył, który jako jest na ziemi najprzedniejszy i życiu ludzkiemu najpotrzebniejszy. Tak żaden z nich w swym urzędzie nie może się dobrze popisać okrom osobliwej pomocy Bożej. A przetoż tak mamy rozumieć, że filozofowie w rzeczy pospolitej jakieś swoje osobne królestwo mają, a na straży prawdy jakoby pospolitego dobra zasadzeni są. Przeto jako na króle należy mocą się obchodzić z onymi, którzy z dobrej woli swej nie chcą być posłuszni cnocie, tak filozofowie czerstwej mocy serdecznej używają ku przywodzeniu ludzi do wszelakich rzeczy uczciwych. Niechże tedy filozowskie panowanie naprzód idzie przed Królestwem Rzeczy Pospolitej, a gdzieby ono przez ludzką złość było zaniedbane, toż dopiero niech się wynurzy królewska władza. Ale o królach było insze miejsce mówienia, teraz o filozofach i o szkolnych ludziach mówimy, którzy jako na wsparze Rzeczy wszystkich boskich i ludzkich zasiedli. Aczkolwiek lepak za to pospolicie mają, że królowie i biskupi wyższy w rzeczach ludzkich stopień trzymają, a świetnością żywota i bogactwa by promieniami drugie stopnie zaciemniają i zasłaniają. Wszakże jeśli chcemy w tej mierze prawdziwy rozsądek dać, szkolny stan zasługami przeciw Rzeczypospolitej swymi o porównanie z najwyższymi stany spór wieść może. Bo szkoły naprzód otwierają źródła i przyczyny wszystkich cnót, na których zasie jako na fundamentach postanowione są te prawa, którymi Rzeczpospolita bywa rządzona. A przetoż sami filozofowie Plato, Arystoteles i wielu inszych o rzeczach pospolitych i o prawach wiele napisali, a przed tymi jeszcze Solon i licurgus, ustawce praw, a cóż inszego byli, jednoludzie szkolnymi naukami wypolerowani? Bo o Solonie napisano, że w Egipcie bawił się nauką mądrości, a potem w liczbę siedmi greckich mędrców był policzon. A acz bym ja tego nie rzekł, żeby onym ustawcom praw nie było na wielkiej pomocy doświadczeniu wiele rzeczy do ustawiania praw. A wszakże to pewna, że prawy sok onych praw ze źródeł filozofii wyczerpnęli. Bo które prawa od onych źródeł odłączone są, te nie są godne, aby je prawem zwano. Gdyż od przyczyny i baczności odstąpiły, która jaką Indziej o tym mówił, duszą praw właśnie jest nazwana. Wyznajmyż to przeto, że rodzicielką najlepszych praw jest szkoła. Lecz i z strony wiary jest pewna rzecz, iż pierwej w szkołach wszystkiego próbują, niżli do uszu ludzkich bywa doniesione. Bo nie może się wszystko tak dowodnie na kazaniu powiedzieć, które do uszu wszystkiego mnóstwa bywa przystosowane, jako na dysputacjach szkolnych, w mnóstwie ludzi uczonych, gdzie wszystkiego dowodnie jako na złotarskiej ważce doświadczają. A tak szkoły są, które dawają godne kaznodzieje kościołom, które sposób nauczania przepisują i do nich się o radę w rzeczach wątpliwych uciekają. A cóż bym miał ono wspominać, co zaiste niemiędzy pośledniejsze rzeczy ma być liczone. Szkoła daje nam mówce wymowne, daje wielkim Panom poradniki w mowie roztropne i wdzięczne, daje Rzeczypospolitej sprawce mądre. Nie będę do tego brał przykładów naszego wieku, których zaiste jest bardzo wiele. Pojrzyjmy na dawne szkolniki, którzy też w Rzeczypospolitej kwitnęli. Wyznawa Cicero, iż jakożkolwiek był wielki orator lub wymowca, wtedy taki był z akademii, a cokolwiek do Rzeczypospolitej przyniósł, to wszystko od nauczycieli i mistrzów przyniósł. Tenże też powiada o Demostenie, jako często Platona słuchał. Lecz ci wymówce jako wielkimi i zacnymi w Rzeczypospolitej byli. Sławne jest ono sprzysiężenie Katyliny w Rzymie, którego z przysiężenia on człowiek z Akademii, będąc konsulem rzymskim doszedł, odkrył i zatłumił, a onę Rzeczpospolitą, od tyraństwa i zniszczenia wyzwolił i to jaśnie okazał, iż częstokroć rady więcej ważą przeciwko ludziom zaraźliwym li broń. Są też wiadome i demostenesowe rady bardzo dobre, którymi Rzeczpospolita Ateńska była rządzona. Lecz to w onych rzeczach pospolitych nie nowina, które nie tylko się ludziom ze szkół rządzić dawały, ale też i tych, którzy w szkołach uczyli, a żadnej się sprawy w Rzeczy Pospolitej nie tykali, do spraw używali jako o karneadzie, krotylausie i diogenesie, onych zacnych filozofach czytamy, których ateńczycy w swych wielkich sprawach posłami do Rzymu posyłali, a u rzymskich panów wielce wdzięcznymi byli. Stąd się niepomału znaczy, że Rzymianie i Ateńczycy wiele o szkolnych mistrzach trzymali, w których się towarzystwie kochali, a ich posługi w wielkich sprawach używali. Wielką chwałę ma szkoła, iż i naukę wiary Świętej i statutowe wyroki i wszystkie ludzkie sprawy nieprostych ludzi leda, jakimi szalami wyważa, ale dostatecznie, ile rozum ludzki sprosta. Przyczyny i źródła wszystkich rzeczy wynajdować, postępek wszystkiego pilnie obaczać i koniec upatrywać może. Bo krom nauki wiele rzeczy zawikłane, Przyczyny żadnym sposobem odwikłane, A na jaśnią okazane być nie mogą. Dlatego też ilekroć albo w wierze, albo w prawie jakie spory bywają, Nikogo się więcej pospolicie nie radzą, jedno szkół. One mają władzę jawnie wszystko rozsądzać, One o wszystkich rzeczach rozsądek dawają, Wedle ich przepisowania i kaznodzieje uczyć i sędziowie sędzić mają. Nadto iż ten stan za czasu ludzi starodawnych częstokroć się przeciwił i mocno zastawował złej porządliwości królów i tych, którzy rzeczy Rzeczypospolitą rządzą. Okazują to historię onych czasów, bo iż królowie mają się za szczęśliwe, że nikomu nie służą i wszelakich rzeczy dostatek mają. Pospolicie to bywa, iż nie radzi się dawają domownikom albo przyjaciołom swym, albo i wszystkim, którzy Około nich ustawicznie bywają. Co się jednak częstokroć trafia, nie tak wiele winą królów, jako albo łakomstwem, albo bojaźnią tych, którzy się najwięcej około nich bawią. Którzy, iż albo urzędów pragną, albo się pana naruszyć boją, nie radzi, co inszego mawiają, jedno to, co rozumieją, być mu wdzięcznym. Przeto wiele na tym rzeczypospolitej należy, aby byli niektórzy, co by o urzędy nie stali, co by się około panów nie bawili, a przeto się też rządzą ich słowy i pisaniem przeciwić, a wolnym ludziom, jak opowiadają Diogenes, sinopeus mówił, rozkazować śmieli, jacy byli u starych ludzi filozofowie i ci, co się szkołami bawili. Kwitnęło za starodawnych czasów w mówieniu rzeczy ćwiczenie w szkołach dlatego najwięcej postanowione, aby na potem, gdyby potrzeba ukazowała, gotowi byli wszystkie sprawy żywota ludzkiego albo chwalić, jeśli z cnoty wyszły, albo ganić, jeśliby wadę jaką w sobie miały. A to się szkolnym ludziom za wspólnym wszystkich ludzi zezwoleniem godziło, tak wielka poczciwość naukom była wyrządzana. Lecz zwrócił, nie wiem jako, z placu i zawodu onych starych obyczaj tych czasów, których i szkoły pospolicie lekceważą i ci, którzy się naukami bawią, mniemają, że im nic do tego, com powiedział. A tak trzeba by odnowić starodawny szkolny zwyczaj, a obyczaje dawne przywrócić, abyśmy też i my z nauk te pożytki wzięli, które zasłużyli brać ci, co się nimi bawią. A nie tylko ci ludzie uczeni pożyteczni są Rzeczypospolitej, którzy się u dworu albo sprawami Rzeczypospolitej bawią, ale też i ci, co w szkołach albo w kolegiach mieszkając nauki wyzwolone rozmnażają, bo wiele ludzi uczą i do wszelakich spraw bardzo pożytecznymi naukami zaprawują. Przeto też historie świadczą, że wiele Hetmanów filozofowie i oratorowie wyuczyli z isokratesowej szkoły jako strojańskiego konia wyszło wiele zacnych panów z których jedni czasie pokoju a drudzy w bitwach byli sławni Także z Arystotelesowej szkoły, okrom inszych niezliczonych, wyszedł Aleksander, król macedoński, który i sam to sobie ku wielkiej czci miał, że był wychowańcem nauki i karności Arystotelesowej, i ojciec jego Filip, oznajmując przez list Arystotelesowi, że mu się syn urodził, przydał i to, że się radował nie tak dalece z tego, że mu się syn urodził, jako z tego, że się za czasów Arystotelesowych urodził. Od którego, będąc wyćwiczony, byłby godnym tak wielkiego państwa, którego czekało. Ale niezliczone są przykłady bardzo zacnych mężów od ludzi szkolnych wyćwiczonych, którzy Rzeczpospolitą doma rządzili i po stronach jej bronili. A iż ludzie uczeni nie tylko żywi, ale też i umarli pismem po sobie zostawionym, pożyteczni są rzeczą pospolitym i wierze świętej. Świadczą to ludzi uczonych roty. A owszem, co jest w większym podziwieniu, nie niepomału też pożyteczni są do wodzenia wojny i otrzymania zwycięstwa. Jako Cicero o Lukulusie napisał, iż nie umiejąc nic w rycerskich rzeczach, jechał z Rzymu na wojnę mitrydacką, a gdy wszystkę drogę częścią pytając ludzi, w tym biegłych, częścią też historie czytając, strawił, przyjechał do Azyjei, stał się z niego tak sprawny hetman, iż Mitrydat. Król po Aleksandrze Największy wyznał, że go doznał być lepszym hetmanem niż li którego z tych, o których czytał. Tak wtedy rozumiejmy, że szkolny stan jest najcudniejszy i rzeczom ludzkim najpożyteczniejszy, który nam tak wiele mistrzów dobrych nauk spłodził, z którego też tak wiele pożytków, cały drugi Stano brać zwykł. A to o jego zacności dlatego powiadam, abyśmy tak rozumieli, że ten stan wszelakim sposobem ma być bronion przeciwko przewrotności sądów i rozpustności ludzi naszego wieku, którzy nic inszego tak nie pragną, oprócz świetności żywota, a mnóstwa bogactw i możności, których tylko rzeczy dziś wszędy pilnują, zaś nauki i ten wszystek uczenia się i nauczania warsztat ludziom podłym zostawują. 2. Którzy mają o szkolnych osobach radzić i skąd je opatrować. Tuż też jest o imionach kościelnych. A tak odprawiwszy to, mówmy, jaką nagrodą i czcią tak mistrzowie, jako uczniowie w naukach mają być zatrzymani? bo to należy na biskupy i na sprawce rzeczy ludzkich, aby stanu szkolnego ze wszystkiej mocy bronili, a w całości go zachowali, co im łacno będzie uczynić, jeśli i studentom nie mającym na naukę nakładu potrzeby i nauczycielom słuszną zapłatę obmyślą. Widzimy, że na każdy dzień bardzo wielki koszt idzie na rozmaity sprzęt, na kosztowne budowanie, na wydworne potrawy i na insze rzeczy niepotrzebne. Czemuż wtedy nie może być nalezion jakiś sposób potrzebnych kosztów, które nie mogą być nigdzie indziej potrzebniej obrócone jako na wspomożenie szkół? Bo jeśli pożytku szukać chcemy, zaiste nie masz nad ten większego, który z szkół przychodzi do religiej i do Rzeczypospolitej. A jeśli czym by to wykonać? Szukamy to jest nakładu, zaprawdę ci to najlepiej uczynić mogą, którzy w hojności i w bogactwa kościelne obfitują. Wiele by potrzeb studentów opatrzyć można z dochodów klasztornych, w których gdyż częstokroć niewiele mnichów mieszka, a dochody są bardzo wielkie, należy to na rzecz pospolitą, oszacowawszy dochody, postanowić. Jako wiele każdy klasztor studentów ma chować. Którzy studenci albo by byli posyłani do Akademii, albo by się w tychże klasztorach uczyli u mistrzów na to najętych. Mogliby też psalmy w kościele na przemiany śpiewać, albo insze powinności czynić, a ci zaś się na potem na potrzebę kościelną, albo rzeczy pospolitej posługi swe obrócić mogą. Tożby też mogło być postanowiono o tych, którzy mają wielkie dochody kościelne, aby też i oni udzielali nieco studentom. Ale nie wiem, kto by lepiej mógł u nas potrzeby studentów opatrzyć, jako ci, którzy rozdawanie duchownych urzędów w swej mocy mają. Których urzędów dochody, że dla ludzi naukami się bawiących przodkowie nasi ustawili. Łacno każdy obaczyć może, kto przezwiska beneficji przy ich tomach u siebie uważy. Bojezową prepositami, po prostu proboszczami, scholastykami, kantormi kanonikami. Ci wszyscy wedle naszego obyczaju od starania o duszę wolni są. Cóż tedy za urząd ich jest, co za powinność? Boć to niepodobna, aby ci, którzy te beneficja fundowali, mieli tak wiele dochodów ludziom próżnującym nadawać, albo te imiona księżej bez przyczyny zdziać, albo żeby te urzędy próżne za igry, a za słowa mieli. Bo a cóż to jest zwać kogo scholastykiem, który żadnego urzędu szkolnego nie wykonywa? A zaż to nie wszystko za jedno, jako kiedy być też murzyna białym, a ślepego widzącym nazwał? K temu też obrzędy kościelne obchodzić i pewnych godzin modlitwy, które kanonice preces zową mówić, nie może być właśnie kanoników albo scholastyków urzędem nazwano? bo co jest rzecz pospolita albo przyzwoita wszystkiej księżej, to tylko niektórym własną być nie może. Jakoż tedy one urzędy mają być nazwane, albo jakim sposobem od inszych rzeczy mają być odłączone? Ja zaiste, acz żadnej pewnej o tym wiadomości z historii starodawnych nie mam, wszakże to, co mi się na domysł zda, mam za to, że nie z drogi powiem, wszakże drudzy niech o tym rozsądek dawają. Bo i same przezwiska podawają mi do tego drogę, abyś kanonikami zwał tych, którzy by się w kanoniech, to jest w naukach Biblii najwięcej ćwiczyli, a z nich i spór o wiarę wykładali, i heretyctwa hamowali. Bo ponieważ jako jest stara Eurypidowa powieść, jeden człowiek nie może wszystkiego obaczyć, a dosyć mają pracę plebanowie, mając staranie o duszach ludzkich, ucząc ludzi sakramentami kościelnymi posługując, przeto za to mieli przodkowie nasi. Żeby z pożytkiem Rzeczypospolitej i z poczciwością kościelną było taki stan ustawiać, który by najpilniejsze staranie miał, jakoby się pisma świętego uczył, wszystkie spory rozeznawał i rozsądzał, a wiary prawdziwej słowem Bożym jako mieczem bronił. Ktemu, ponieważ kościoły miały przyłączone do siebie szkoły dla młodzieńców, przeto chcieli do tego stanu kanonicznego przydać scholastyków. Nie onych, którzy by on lekki urząd obierania szkolnych mistrzów wykonywawszy, potem by dali spokój, a pracy się chronili, bo a któż by i najnikczemniejszy tego nie uczynił? ale którzy by nauk studenckich pewnych czasów sami doglądali, a mistrzom szkolnym albo nauczaniem, albo dysputowaniem, albo języka i pisma łacińskiego ćwiczeniem, pomagali. Przydano też kantory, którzy by młodzieńce w nauce muzyki i w innych naukach matematyckich ćwiczyli, a starali się, aby czasu sprawowania świętych obrzędów chwały Boga Nieśmiertelnego i wielkich ludzi sławne dzielności wyśpiewywano, a tak by głosów obracaniem serca ludzkie jakoby ku naśladowaniu nadymano bo nam tak wiarę chcieli przodkowie zalecać nie tylko słowy nauczycieli, ceremoniami i obrzędami zwierzchnymi, ale też głosów nachylaniem, w którym by uszy jakoby wielkich rzeczy słuchaniem spracowane odpoczywały. Archidiakonów urząd znamienity jest i aż do naszych czasów jest w używaniu, bo oni są dozorcami obyczajów, nauki i wszystkich obrządków kościelnych. A przetoż też prawem obwarowano, aby żaden tego urzędu nie trzymał, jedno ten, który by od szkół jawne świadectwo o nauce i cnocie miał. Ale tego trzeba pilnie patrzeć, aby kto, kupiwszy za pieniądze tytuły, a nauki żadnej w sobie nie mając, nie łapał albo tego, albo którego inszego dostojeństwa. Zaprawdę niechby nikomu tego urzędu nie poruczano, jedno temu, który by powagą, nauką, doświadczeniem rzeczy i zwierzchnością przed inszymi wiele miał. Dziekanowie, co widzę u nas w obyczaju jest, są miasto pasterzów, a w niektórych kościołach mają staranie o duszach ludzkich. Proboszczowie mniemam, że byli szafarze, a onych rzeczy sprawcy, które by kanoniki od nauk odrywać mogły. Kustoszowie, co by zacz byli, samo przezwisko ich okazuje, którzy skarby kościelne, to jest rzeczy na potrzeby ubogich albo księżej albo i drugich osób kościelnych naznaczone chowali, a nimi szafowali. Powiedziałem już zdanie moje o dostojeństwach albo urzędnikach kościelnych, a ile baczę, snać, niesprośne, ani też od rzeczy i od samych przezwisk różne. Żaden mnie zaiste na to nie namówi, aby przodkowie nasi, którzy te dostojeństwa nadali, a którzy ten stan i zapłatą i czcią wielką ozdobili, tak chcieli mieć, żeby ci, którzy by na te dostojeństwa byli wzięci, mieli próżnować, a nic nie robić, ale raczej, aby robili, a insze nauką i godnością przechodzili. Ponieważ wtedy wszyscy kanonicy i od tej powinności, która jest plebanów własna, to jest od prac o duszach, wyjąwszy podobno dziekany, wolni są i od drugiej księżej modlitwami zwyczajnymi i ofiarami nie są najmniej różni, a nie godzi się im próżnować jakoby trądom, jakoż je wtedy inaczej wykładać będziemy. Któryż będzie urząd ich, jeśli nie ten, jaką powiedział? Kogoż tedy na te duchowne dostojeństwa Świętemu Kościoła Bożego pożytkowi naznaczone raczej obierać mają? Jedno ludzi uczone, którzy by i chcieli i mogli on wszystek urząd nauczania, rzeczy wątpliwych wykładania, a od szczepieństw wykorzenienia na sobie przystojnie nosić. Byli niektórzy przeszłego wieku, którzy co najprzedniejsze beneficja samej szlachcie za przywilejami aż z Rzymu otrzymanymi przysądzali. Byli też i ci, którzy u nas, to jest w pośrodku Polski, klasztory ludziom obcego narodu przywłaszczali. Było też i to za naszej pamięci, że bogate opactwa w moc szlacheckiego stanu przychodziły, a tymczasem kto by o ludziach uczonych osobliwe staranie miał, nie był żaden. Byli, jeśli się nie mylę, biskupi nasi wedle praw powinni, aby do każdego takiego zgromadzenia księżej po dwa doktory dawali. Zaś naleźli się ci, którzy synod zebrawszy uczynili biskupy od tej powinności wolne, a miasto dwóch doktorów tylko jednego napisać kazali. O sprawo! Żaden w tym zgromadzeniu nie siedział, który by ludzi uczonych rzecz forytować, a tej się ustawie zastawić chciał. Cożeście żeście w ten czas czynili, kochankowie nauk i którzy macie zwierzchność? Coście zaprawdę czynili mistrzom waszym, którym zacności uwłaczano, gdy ona dwojaka liczba ze wszystkiej liczby najmniejsza w niwecz się obracała? Wyście milczeli, ano, i między pospólstwem znajdują się ci, którzy zacności nauk bronią i między niewolnikami bywają, którzy rozgniewanym panom wolność odmawiają. Czyli znać i na on czas takie czasy były, iż wszystko na jednego wolą zdawać musiano, przeciw któremu żaden bez karania nie mógł mówić? Dobrze ci już ci te czasy minęły. Nóż tedy wy, którzy się naukami bawicie, którzy zwierzchność macie, poźryjcie sami nasię, raćcie z biskupami o zacności nauk, poprawie onej ustawy, a iżby miasto jednego doktora już nie dwa, ale całe ludzi uczonych gromady były przekładane, oto się mocnie zastawiajcie. Co jeśli by którzy byli, co by chcieli, żeby tego nie ruszano, aby z odmiany nie urosło jakie zamieszanie? Ci niechajby to u siebie pilnie uważali, jeśli się tego więcej mają bać, czyli tego żałować, gdy wiele ludzi osobne rozumy z niejakiej rozpaczy albo raczej z niedostatku potrzeb niszczeją. A k temu niechajby to u siebie rozmyślali, iż w tak wielkiej liczbie ludzi beneficjami kościelnymi ozdobionych żaden nie był u nas, który by chciał na koncylium być, gdy się dla wiary świętej spraw i potrzeb mało nie świat niedawno na nie zjeżdżał. A cóż mnie mamy być przyczyną tego, jak nie to, iż jedni się do tej sprawy nie godzili, drudzy urzędów, na których się próżnuje, używać woleli, nieźli się w sprawy pracowite wdawać? A kogo to nie boli, iż niektórych zacnych ludzi nauka, którą obdarzeni są, dla tej próżnującej wolności pożytków sobie właśnie należących nie bierze? Ta wtedy rzecz, jeśli kiedy, wtedy najwięcej teraz zda się być bardzo potrzebna, aby i na ludzi uczone większe baczenie miano i beneficja, aby już onym, którzy by im zdołali, dawano. Nie boję się, aby kto o mnie nie rozumiał, żem się albo w nowinach kochając, albo waźni, na kogo mając, to radził. Gdybym o rzeczach nieznacznych i wątpliwych mówił, słusznie bym mógł być w którym z tych występków podejrzanym, ale iż o rzeczach jawnych i każdemu wiadomych mówię, dlaczegoż bym mię, kto miał strofować. Złe obyczaje w kościele jawne przed oczy każdemu przekładam i sposób zwrócenia na drogę pokazuję, która jeśli się komu nie podoba, dziwy będą, jeśli się mu która inna spodoba. Ja zaprawdę ani się spodziewał, ani tego pragnął, żebych mógł lepszą wymyślić. Znam niektóre, co wdawszy się pilnie w nauki, ale gdy się najlepiej rozbiegli, dali się oderwać do inszych spraw, skąd by jaki pożytek mieli, którzy, gdyby byli, widzieli, że na dobre nauki, jakie słuszne, a przystojne baczenie w Kościele mają, zaprawdę i zostaliby byli przy tym, na co się byli udali, i mogliby byli jakiego w naukach stopnia dostąpić. Któż tedy nie baczy tego, że sama rzecz tego potrzebuje, aby były wrócone kościołom ozdoby ich? Dosyć ci się już tym próżnym, a śmiesznym bez samej rzeczy przezwiskom folgowało. Dosyć Rzeczpospolita i Kościół w pośmiewisku były. Czas już, aby wżdy, kiedy rzeczy przezwiskom swoim były wrócone. Niech będą poprawione przeszłego czasu omyłki. Dostojeństwa kościelne niech będą dawane tym, którzy by im byli ku poczciwości. Boć się tak rzecz sama w sobie ma, tak prawda, której ja sobie chociażby wszyscy przeciwko niej mówili, wydrzeć nie dam. Że wszystkie one grunty i majętności ludziom uczonym należą, które jeśli kto okrom nich posiędzie, niech wie, że rzecz cudzą niesprawiedliwie posiada. W starodawnych rzymskich prawach napisano, iż kto by rzecz świętą albo Kościołowi należącą ukradł i wydarł, niech będzie jako mężobójca. Kradną a wydzierają wszyscy, którzy na inszą drogę, niżli na drogę cnoty albo nauki nastąpiwszy, na dobra kościelne targają się, którzy je na co inszego, niżli na święte potrzeby obracają. Nie trzeba ludziom uczonym na te majętności przywilejów ani zwierzchności rzymskich urzędy i same przezwiska takich beneficji, których nikt dobrze okrom ludzi uczonych sprawować nie może. Stoją za wszystkie przywileje, które tak się w te dostojeństwa wlepiły, iż skoro które dostojeństwo pomienisz, wnet żeś już zarazem w sercu człowieka myślącego wyrozumienie i złączenie jego wyraził. A dziwna jest nieobaczność tych, którzy zgwałciwszy tak owe przywileje, dopuścili przezwiską cało zostać. Zaiste albo niesprawiedliwość im ma być przyczytana, iż rzecz od przezwiska oderwali, albo przodkom naszym głupstwo, iż rzeczom przezwiska najmniej przystojne dali. Ale był ci ten czas, kiedy i te przezwiska z rzeczą się zgadzały i te beneficja ludziom uczonym dawano dla obchodzenia powinności. Potem nastały czasy, gdy biskupowie i ci, którzy w swej mocy beneficja mają, więcej się poczęli kochać w tych, co by im ku myśli mówili, co by z nimi spolnie jadali, pijali i grali, co by im zwodzili, a nie żądnej porządliwości ich sługami byli. Którzy by umieli rozmnażać bogactwa i rozszerzać możność, którzy by im byli krewni, którzy by im albo w gamracjach, albo w czym innym towarzyszami i sługami byli. I tak się stało, że z majętności starodawnych, a prawie jakoby dziedzicznych, ludzie uczeni zrzuceni są, a na miejsce ich dano ludzi, jaką powiedział, kościołowi niepożyteczne, ale rzeczom ich i podawcom bardzo pożyteczne. A jako szarańcza na dojrzałe zboża przylata, a ono co ludziom nagotowano pożera, tak ci też i ci wlecieli w zboża kościelne i te majętności, które wedle starodawnych ustaw dla nauczania i usługowania wiary świętej było poświęcono, co oni pożądliwości w niewolą oddali. Lecz to niewolnictwo nie na wieki trwać będzie, bo Jan Święty, On, tajemnic Bożych wykładacz, prorokował, iż szarańcza nie więcej jedno pięć miesięcy, przez co albo jaki pewny czas, albo znaczną odmianę rozumie, narodowi ludzkiemu szkodzić miała. Trzeba wtedy Boga prosić, aby On, zmiłowawszy się nad Kościołem swym i nad rzeczami ludzkimi, kazał przeminąć tym piąci miesiącom. A on szósty, którego by królestwo szarańczy zginęło, wszystkim dobrym, wielce pożądany z nieba spuścić raczył, aby biskupom i tym, którzy kościołów rząd w swej mocy mają, dał tę chęć, żeby ludziom uczonym do majętności ich przychodzić dopuszczali, nie dwiema jako ustawili, ale by mogło być i wszystkim tym, którzy nauką swą ludziom i kościołowi pożyteczni być mogą. Tym sposobem szkoły będą naprawione, rozumy młodych ludzi będą pobudzone, każdy student opuściwszy cudze sprawy będzie się do prawdziwej z nauki chwały garnąć, a stare przezwiska nowym rzeczom obliczność przyniosą. Będą ci, którzy około ćwiczenia młodzieńców, około historii pisania, praw poprawowania, a między nauki wywodzenia, wiary świętej uczenia i bronienia pracować sprostają. I spełni się ono, czego się poeta dawno spodziewał, gdzie tak śpiewa. Ultima cum venit jam carminis etas, magnus ab integro seclorum nascitur ordo, iam redit ed virgo, redeunt saturnia regna, iam nova progenis celo demititur alto. To jest ostatni wiek już przyszedł, o którym pisała Sybilla, ona mądra kumejska znać dała. Wielki się już porządek wieków znowu rodzi, Saturnus swe królestwa spokojne nam płodzi. Zjawiła się cna panna, która syna swego urodziła, jenż spuszczon z nieba wysokiego. Tylko wy, którzy sprawy ludzkie rządzicie, życzycie, aby ludzie uczeni w uczciwości byli, bądźcie życzliwi rozumowi i dowcipowi, to jest sławie kościelnej i pożytkom Rzeczypospolitej. Wasz ci to własny urząd, aby tak szkoły były postanowione, aby tak młodzieńcy byli ćwiczeni, jakoby oni rodziców i przyjaciół swych rządzy, a rzeczy pospolitej i kościelnemu oczekiwaniu dostatecznie i obficiej niekiedy dosyć uczynili. Wy z tej powinności liczbę przed najwyższym sędzią dać macie, karanie też, jeśli w tym niedbale postąpicie, słuszne odniesiecie macie tedy oto staranie czynić aby mistrzom słuszne zapłaty były naznaczone tak żeby oni nie musieli sobie pożywienia takimi sposobami szukać które by ich od nauk odrywały k temu też aby i mistrzowie i uczniowie jakimi pożytkami do nauk byli przywabiani bo to czasem bywa, iż niektórzy, jeśli by albo pożytków jakich nie mieli, albo się też nadzieją nagrody, albo dostojności jakiej nie cieszyli, rzadko do czego zacnego bywają pobudzeni. Trzeba się tedy o to starać, aby od tego czasu urzędy kościelne samym tylko uczonym były dawane. Nigdy okrom osobliwego gryzienia na ten nieporządek patrzeć nie mogę, gdy widzę, a no mistrze szkolne prawie za nic mają, które by jednak w tej uczciwości winni mieć, jako lekarze, prawniki i insze rzeczy pospolitej dobrze zasłużone. Nie mniejszą pracę ma nauczyciel szkolny, niż który z tych i pożytek z nich równy albo większy, a jeśli bez tych Rzeczpospolita nie może być, a jako bez onych będzie, którzy staranie mają o pomnażaniu nauk, z których wiele bardzo wielkich pożytków do Rzeczypospolitej i do Kościoła przychodzi? Wszakże aby którzy mistrzowie nie domagali się łakomie urzędu tego, któremu by nie sprostali. Przeto byłaby to rzecz bardzo pożyteczna i do ostrożności bardzo potrzebna, jako słyszę zachowuje się w szkołach włoskich, aby żadnemu urzędowi pewnego, a wieczystego myta nie stanowiono. Aby ten, kto by na onym urzędzie był, jakim takim będąc, onej wszystkiej zapłaty nie brał. Ale jako kto ucząc urzędowi swemu dosyć będzie czynił, tak mu też mniejszą albo większą zapłatę niech dawają. Oby zaprawdę w każdym urzędzie, tak świeckim jako i duchownym, miało być zachowane. 3. Sposób postanowienia szkoły O porządnym postanowieniu szkół wiele znamienicie ludzie uczeni na piśmie podali, czego mi tu szeroko wypisować nie trzeba. Najpierwsze staranie ma być o nauczycielach i o uczniach, aby oni za wspólnym wszystkich zezwoleniem, do nauczania godni i ci do przywykania sposobni, obierani byli, aby jeśli by się, którzy do tego obojga zgodzili, nie byli jako osieł do lud przystawieni. Co widzimy, że się przydaje tym, którzy, nie mając przyrodzenia potemu, do szkół bywają posyłani, skąd potem rodzą się albo wychodzą oni ludzie nikczemni, którzy potem zostawszy duchownymi, bywają Kościołowi i uciążeniem i zelżywością. Przebrawszy rozumy do tego godne, niechby o tym było staranie, aby studenci, przećwiczywszy się w pierwszych trzech naukach, gramatyki, dialektyki i retoryki, każdy wdał się w tę naukę, której by się najwięcej uczył i w niej się ćwiczył bo w szkole i filozofii i, i innych nauk trzeba uczyć a najpierw i języków bez których i nauki chrystusowej i innych nauk ludziom potrzebnych nie może się żaden dobrze wyuczyć trzeba się też ćwiczyć w pisaniu dysputacje i deklamacje sprawować o których rzeczach ludzie uczeni wiele nauk na piśmie podali Niedawno też Szymon Maricius, Spilzna, nasz Polak dosyć mądrze i ochędożnie o tym dwoje księgi napisał, a Wszystek początek szkół, postanowienie i sposób z wielką pilnością wynalazł i na piśmie pokazał. Do drugiego ćwiczenia szkolnego zda się, że trzeba przyłączyć sądy, aby się też w sądzie ćwiczyli. O czymże my nieco w filalecie powiedzieli, a najwięcej o to się trzeba starać, aby sprośne grubiaństwo, a pisma płonne i nikczemne, dysputacje próżne i niepożyteczne były z szkół wyrzucone. Są ci, którzy fraszkami i niepotrzebnymi łapaczkami wiele czasu strawili, więc się też wspierają, chcąc, aby tak młódź uczono. Welkwia nil rectum, nisi kwot, placuit sibi, ducunt, welkwia turpe putant parere minoribus, et kwe, imberbes didicere, senes perdenda fateri. To jest, albo ze nic za dobrą rzecz nie policzają, chyba ono, w czym sami sobie się kochają, albo że im wstyd nie da, by młodszych słuchali, co bez wąsa nawykli, aby precz miotali. Lecz słuszna rzecz, aby tacy większe baczenie mieli na rzecz pospolitą, niżli na swą egzystymację. Widzimy, że mowa, której w szkołach używają, niedawno była nieczystą i plugawą, a nie miała tej ozdoby, która by się do spraw zgodzić mogła. Wiele też i w nich rzeczy takich uczono, które nie nam, ale której innej nieznajomej krainie świata służyły. A ponieważ wiele ludzi ukazali drogi i sposoby dobrego nauczania młodych ludzi, przeto potrzeba ich rady słuchać, czego my teraz wyliczać zaniechamy. 6. Napominanie do ludzi szkolnych i do tych, którzy ludzkie rzeczy rządzą. Nasze zaiste na ten czas przedsięwzięcie było, abychmy do przywrócenia tak zacnej rzeczy onych, którzy to w swej mocy mają, mówili, a przy tym też ludzi uczone strzegli, aby tego stanu, którym się bawią przystojnie, pilni byli, a pięknymi tytuły ludzi dla nabywania dostojności nie oszukiwali. Stara ono między ludźmi przypowieść, że poczciwość chowa nauki. Co się zda być o obyczajach ludzkich rzeczono, którzy chcą w tych naukach przodek mieć, którymi by jakich dostojności dostąpić mogli. Ale dobry człowiek ten sobie kres ma zamierzyć, aby nauki swojej używać mógł ku służbie bożej i ludzkiej. Lecz jeśli którzy uczą się nauk w ten sposób, aby czci i zacności albo urzędów, jakich dostąpili, ci koniecznie się o to starać mają, aby tych urzędów godni byli, a iżby więcej chcieli być uczonymi, niźliby się zdali. Bo żadna rzecz ubarwiona nie może być trwała, a dziwnie się dawają ludziom w pośmiech, którzy by o słowie kumańscy wedle starej baśni, gdy z nich cudzą skórę zedrą, w swej się okazać muszą. A tak byłoby to z pożytkiem Rzeczypospolitej, aby żadnemu urzędów uczonym należących nie dawano, jedno, którzy by jaki znak nauki swej okazali, a siebie i nauki swe ludziom uczonym zalecili, które iście trzeba obrać, aby byli jako sędziowie i pospolici ludzi uczonych dozorcy. Bo tym sposobem i osłowie kumańscy nie leda jako nas oszukają i ludzie prawdziwie naukami się bawiący w powinny w innej czci nie będą oszukani których czci albo i urzędów chociażby się żadnemu nie dostało używać wszakże to przed się prawdziwym cnoty miłownikom należy nie wątleć, nie psować się dla złych czasów a więcej się kochać w piękności cnoty i w pracach niżli w zapłatach pamiętając także na dawne, a wielce sławni ludzie którzy się Kościołowi i Rzeczypospolitej dobrze przysługiwać nie przestawali chociaż im za to urzędów żadnych nie dawali i pospólstwo srodze niewdzięczne tego było, a na dobrodziejstwa ich nie pamiętało. Znosili oni przed się niewdzięcznego ludu niechęć, a przekładali nad nią miłość, którą ojczyźnie winni byli. A tak, miłownicy nauk, chociażby też żadnymi dostojeństwy nie byli obdarzeni, niech wiedzą, że rzecz Bogu bardzo wdzięczną czynią, gdy się albo religiej, albo zgromadzeniu ludzi dobrze przysługują. Żadnej rzeczy więcej nie ma pragnąć człowiek chrześcijański jedno mieć onego, co by się dziwował, albo przypatrzał Jego sprawom, a chwalił je, którzy potem zapłatę słuszną ma dać. A to, czego niewdzięczność ludzka zaniedba, obficie nagrodzić, co ma być więcej ważone niż wszystkie nagrody i dostojeństwa, które jedno człowieka na świecie spotkać mogą. A przed się w tym czasie niech sobie rozmyślają biskupi i insi przełożeni, że mają dać liczbę Bogu ze złego duchownych dostojeństw rozdawania, bo rzeczy na święte potrzeby oddane, na świeckie potrzeby obrócili, a poddali je pod swoje pożytki i pod swoje rządze, podatki, dyspensacje, łaski, ligi, krewność i herby w dostojności duchowne wlazły, którzy nic nie radzą o wierze i potrzebach Kościoła. Ci przedniejsze miejsca zasiedli, zaś uczycielowie godnych i słusznych nagród, a uczniowie żadnych nie mają. Przeto też nauki oziębły, rozumy osobne, które by ku czemu dobremu, jako mówią, przyjść mogły, zwątpiwszy o sobie, biorą się za te nauki, z których by pożytek, jaki mieć mogli. A ludzi nieumiejący pisma trzymają urzędy ludziom uczonym należące, a jako trądowie nad cudzą paszą próżnujący siedzą. Stąd to bywa, iż gdy nauczeni ludzie dostojeństw w sobie należących nie mają, a ci, co dostojeństwa mają, nie dbają o to, aby byli uczonymi. Wtedy wiele bez mała przedniejszych powinności od obojga stanu ludzi i Rzeczpospolita i Kościół potrzebuje. Prawa na wielu miejscach poprawy potrzebują, które zaprawdę ku zacności swej przywrócone być nie mogą jedno od tych ludzi, którzy w nich biegłość mają, aby z rzeczy jeszcze w naukę nie naukę uczynić mogli. Bo co się dotyczy wiary, jeśli kto nie ma, aby bez umiejętności wielu nauk mogła być obroniona, ten niech pewnie wie, że w wielkim a szkodliwym błędzie mieszka, z którego jako łacno w rozmaite złości upaść, wiele ich, tego sami doznawszy, dobrze wie.